Jest niewiele rzeczy, których żałuję w życiu, ale żałuję chyba tego właśnie, że dzisiaj niedziela, więc mogę zrobić taki bilans trochę. Przez te kilka dni nagrywałem tego vloga. Sprawa się przedstawia w ten sposób, że jest naprawdę fajnie. Same nagrywanie sprawia mi dużo przyjemności. Powstaje w głowie dość sporo tematów. Gorzej jest z ogarnięciem, ale nie ma problemu. Tutaj wszystko jest zapisywane na karteczkach. W międzyczasie też robię krótkie takie shorty na YouTube, czy na Instagram, czy na TikToka. O ziołach, które jeszcze możemy zbierać, tak jak dzisiaj zrobiłem ogniskniku, bo świetnie rośnie. Chcesz zajrzeć, zobacz, możesz się wybrać też na łąkę, na pole. Naprawdę jest fajna sytuacja, bo to motywuje do działania. Chodzisz cały dzień na taki naspidowany, szukasz nowych tematów, opowiadasz. Ale tak jak mówiłem, ja odkąd prowadzę czy stronę, kanał na YouTube, ja żyję tą łuszczycą, co może pomóc. Fajnie też, że ludzie, jest ta taka reakcja z drugiej strony. Piszecie do mnie, piszesz do mnie maila, piszesz do mnie wiadomość prywatną na przykład na Instagrama. Jest niewiele rzeczy, których żałuję w życiu, ale żałuję chyba tego właśnie, że nie zacząłem robić kanału dużo, dużo wcześniej. Było to w głowie, było to w planach, ale jakoś tam, nie wiem, strach przed opinią innych i myślę sobie, że to taki, może to nie jest błąd, po prostu to żałuję. I teraz myślę tak sobie, jeżeli masz w głowie jakiś pomysł, kiełkuje to w głowie, zacznij to realizować. Nie bądź taki jak ja, nie odkładaj tego. To jest bez sensu. Bo dzięki temu kanałowi ja jestem w tym miejscu, w jakim chciałbym być, ale dużo, dużo wcześniej. Może trochę spóźniony, może za krótkie nogi, ale naprawdę to daje dużo satysfakcji, dużo takiej mocy, energii. Nawet to, że komentujesz, to jest dla mnie coś niesamowitego. Więc jeżeli masz możliwość, chcesz coś robić, zacznij to robić. A efekty, jak efekty, no to wszystko w czasie będzie. Nie rób, nie odkładaj, zacznij robić, zacznij działać. A zobaczysz, magia się pojawi. To jest takie słowo na niedzielę. Słowo, które... Może teraz akurat nie ma tego, tej takiego przekazu, ale naprawdę to jest coś fajnego. Nie tylko biernie patrzeć, ale zacząć to robić, zacząć działać. Jeden krok, pierwszy najtrudniejszy, ale reszta to już naprawdę idzie super. Ja jestem pozytywnie nakręcony na wszystko i to, co dostaję, taką falę pozytywnej energii od Ciebie, od Was, motywuje mnie do działania. Naprawdę dzięki za wszystko. Idę, bo mi tam się coś na kuchence gotuje.